Był postacią tragiczną, uwikłaną w nauk i polityczne układy, człowiekiem zdolnym oświadczyć się podczas wojennej tułaczki trzem kobietom naraz, gdy w domu czekała żona? A może księżycowym facetem, zakochanym przede wszystkim w poezji i muzyce? Książka Anny Arno odkrywa przed czytelnikami różne twarze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Obraz poety raz jest flamandzkim portretem, raz socrealistycznym plakatem, a innym razem karykaturą z przekroju. Na 2014 rok polecamy kalendarz wielokulturowy. Jego ideą jest szacunek wobec innych religii. Pod względem formy wzorowany jest na przedwojennych kalendarzach galicyjskich. Zostawiłem spokojne, w miarę poukładane życie z codziennym obiadem, godzinami spędzanymi ze znajomymi w pubach Trójmiasta, wygodnym łóżkiem i innymi przyjemnymi rzeczami. Zdecydowałem się wyruszyć w podróż autostopem do Hiszpanii na blisko miesięczną pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Książka Camino Inaczej, czyli Dlaczego warto zostać pielgrzymem, odbiega od formy tradycyjnego dziennika podróży. Czytelnik poznaje kulturę, zwyczaje i sytuację społeczną odwiedzanych regionów. Ugotuj niebieską zupę Bridget Jones, podaj legendarne cheeseburgery z Pulp Fiction, przygotuj trufle z czekolady lub dania znanych z takich klasyków jak Ojciec Chrzestny czy Amelia. Przepisy można znaleźć w nietypowej książce kucharskiej Pauliny Wnuk – Kuchnia filmowa.